kilka lat temu przyjechanie Tatr rowerem dookoła wydawało mi się no wręcz niemożliwe. Jak mi kolega opowiedział, objechałem Tatry na rowerze, to myślałam, że żartuję. No dzisiaj przy postępującej technice, przy wspaniałych, nowoczesnych rowerach, sprzęcie niesamowitym, to jest w zasadzie czysta przyjemność. Tak długiej przejażdżki, no siłą rzeczy muszą zdarzyć się jakieś kryzysy. I pomimo tego, że naprawdę dużo jadłam i piłam w trakcie jazdy, już za Przybyliną, na tym bardzo długim, ponad 14-kilometrowym podjeździe do Szczyrbskiego Jeziora, jechało mi się bardzo ciężko, bardzo ciężko. Natomiast od Szczyrbskiego Jeziora już dalej w stronę Wysokich Tatr miałam uczucie, że jest cały czas u górki. Szybko się regeneruję, odzyskałam siły i jechało mi się wspaniale. To, co jest niesamowitego w takiej wycieczce, to po pierwsze odczucie możliwości pokonania własnych barier. Coś, co wcześniej wydawało się no, niebotyczne, nie do zrobienia, nagle okazuje się całkiem proste. A druga rzecz to niesamowite krajobrazy. Tatry są piękne i pod Tatrze jest przecudowne. Przejazd rowerem dookoła Tatr to nie jest łatwa wycieczka. Jakby nie patrzeć, ponad 200 km, grubo ponad 2000 przewyższenia. Więc trzeba się przygotować i kondycyjnie, i sprzętowo.